Cześć, ja jestem Kemer, a to Samsung Galaxy Z Fold 5. Jak w praktyce wygląda użytkowanie tego smartfona oraz czy istotnie jakkolwiek różni się on od poprzednika, pokażę Wam w dzisiejszej recenzji stworzonej na bazie długiego, ciągłego i codziennego korzystania. Wszystko przedstawię w skondensowanej formie. Serdecznie zapraszam do oglądania. Ten film nie będzie audiobookiem specyfikacji technicznej. Żeby skupić się na najważniejszych technikaliach, jedynie w 5 punktach podsumuję jego specyfikacyjne i dość oczywiste cechy oraz kilka takich znanych faktów, które potwierdziły się w codziennym użytkowaniu. 1. Na pokładzie mamy Snapdragona 8 generacji drugiej dla Galaxy, czyli dodatkowo podkręcona dla Samsungów topowa jednostka Qualcomma. Świetna wydajność, dobre zarządzanie energią, ale przez nietypową konstrukcję urządzenia, uniemożliwiającą pełne odprowadzanie ciepła, czasami smartfon, nawet nie użytkując go, tylko trzymając go w kieszeni, robił się zauważalnie cieplejszy. Czy parzył, czy był to gigantyczny problem? Nie. 2. Topowy ekran 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, maksymalnie WQHD na każdym z nich, absolutna czołówka, zarówno pod względem jakości, jasności, jak i zagospodarowania przestrzeni. W ekranie środkowym mamy UPC, Under Panel Camera, czyli kamera, jak i inne czujniki schowane pod ekranem. Efekt rewelacyjny. 3. Ładuje się wolno, tylko 25 W po kablu i 15 W bezprzewodowo. Trzyma przeciętnie, znacznie gorzej niż na przykład taka seria S23, no ale to nie jest też poziom Z Flipa 5, który trzyma jeszcze krócej. Po odpowiednim dostrajaniu i umiarkowanie rzadkim użytkowaniu wewnętrznego ekranu dociągniemy do późnego wieczora. Więcej bym nie oczekiwał. 4. W środku mamy plastikową powłokę z cząsteczkami szkła. Szrama widoczna na środku jest głównie, gdy patrzymy pod kątem, natomiast tak w praktyce, używając tego smartfonu normalnie, nie będziemy jej dotkliwie zauważać. Natomiast zwracam uwagę na niestety możliwość szybkiego zarysowania tej powierzchni. No i dołączona jest folia nieprzeznaczona do ściągania. Gdy zacznie się ona odklejać, należy udać się do serwisu na przewidzianą wymianę. Sami tego nie dotykamy. No i punkt 5. Głośniki grają dobrze i donośnie. Nie jest to nie wiadomo jak głęboki dźwięk, ale do okazyjnego oglądania YouTube'a na pewno się sprawdzi. Obsługiwana jest dla dodatkowych wrażeń także pełna haptyka wibracji. Czas teraz zmierzyć się z tematem, który zawsze podejmuję w przypadku urządzeń składanych lub na ogół tych o wątpliwej użyteczności. Z Fold 5 to urządzenie cholernie drogie. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Czy są jakieś logiczne wytłumaczenia wydania tak sporych pieniędzy na telefon? Przede wszystkim wygoda przeglądania treści. Niektórzy kupują smartfona i tablet. Zapytacie się po co? No, główną odpowiedzią będzie to, że tablet to taki bardziej domowy, do konsumpcji treści i multimediów. A co jak Wam powiem, że Fold spełnia podobną funkcję, ale nie musi być domowy. Oczywiście nie jest on tak wielki jak tablet albo laptop, ale cokolwiek robicie, czy przeglądacie social media, czy czytacie e-booka, jakiś artykuł, film na YouTubie, będzie to przyjemniejsze na tym bardzo dużym, bezramkowym i bezdziurkowym ekranie. Jednakże o ile takie typowe aplikacje są świetnie dostosowane, tutaj chapeau dla Samsunga, Google'a i zewnętrznych producentów, bo naprawdę przytłaczająca większość aplikacji natywnie obsługuje nietypowe rozmiary Galaxy Z Folda 5. Problem jednak rozpoczyna się przy oglądaniu filmów. Ten smartfon to właściwie kwadrat. Oglądanie filmów w standardowych proporcjach typu 16:9 lub jeszcze bardziej kinowych to oglądanie ramek, a przy okazji filmu. Pewną alternatywą może być postawienie go w takiej nietypowej pozycji flex, ale zaś znowu ten mały ekranik rozmiarem nie zachwyca. Nie jest to ani trochę wygodne, chyba że do jakiegoś niezbyt wymagającego wizualnie materiału. Kolejny atut tego smartfona, rewelacyjnie wykorzystany, to wielozadaniowość. Samsung wzorcowo wykorzystał potencjał tego smartfona. Zarządzanie oknami jest niemalże Windowsowe. Ile chcecie, gdzie chcecie oraz jak chcecie. Przydatnym na co dzień urozmaiceniem okazał się pasek zadań znany z tabletów Samsunga. Pozwala on prosto przeskakiwać między używanymi lub przypiętymi aplikacjami, a także łatwo przyciągać je do postaci podzielonych okien. Podzielone przez nas sekwencje możemy spakować, zapisać i także umieścić właśnie na tym pasku zadań. Dla kogoś, kto pracuje w wielu programach naraz, majstruje przy dokumentach i różnych treściach, na pewno będzie produktywniejszy właśnie z takim foldem.
Samsung ukrył wiele smaczków systemowych, chociażby jak umieścimy przykładowo notatnik w jednym oknie i przeglądarkę bądź galerię w drugim obok, bez problemu dodamy ich zawartość do pisanego właśnie dokumentu w notatkach. Tego jest więcej, a szerzej całą nakładkę Samsunga, ekosystem Galaxy, którego Z Fold 5 jest świetną częścią, omawiam w dedykowanym długim filmie, który jest obowiązkowym materiałem dla każdego aktualnego lub przyszłego posiadacza smartfona Samsunga, niezależnie z jakiej półki on jest. Opowiadam również o Goodlocku, czyli niezwykle obfitym, oficjalnym narzędziu do personalizacji nakładki One UI. Linkuję go w prawym górnym rogu, ale spokojnie oglądajcie dalej, bo pojawi się także na ekranie końcowym. Powracając do wykorzystania składalności Z Folda, to standardowo jak w przypadku składaków świetnie wypada aparat kwestii selfie, no bo jak i w Flipie, tak samo tutaj możemy robić sobie fotki każdym obiektywem z głównego zestawu. Także szerokokątnym. No, rewelacyjna sprawa dla każdego, kto często cyka grupowe fotki. Zresztą nieważne jakie cykacie, bo jego forma sprzyja również po prostu postawieniu go w losowym miejscu i bez podpórki czy statywu zrobieniu zdjęcia. Problem jednak jest z podglądem, bo o ile konstrukcja Flipa na to pozwalała, tak w tym przypadku, no niestety, musimy polegać na intuicji, szczęściu lub podglądzie na zegarku Samsunga, bo taka opcja rzeczywiście jest. Teraz pora rozwiać kwestię aparatu. Nie zamierzam robić takiego specjalnego segmentu, w którym będę omawiał każde wyświetlane zdjęcie i tak dalej, ponieważ po pierwsze te zdjęcia i tak są zawsze poddane kompresji YouTube'a, a po drugie to Wy najlepiej ocenicie, które zdjęcia są dla Was ładne oraz jaki typ wolicie. Dlatego tak jak ostatnio zrobiłem w przypadku Z Flipa 5, udostępnię Wam w przypiętym komentarzu link do całego zestawu zdjęć, filmów wykonanych w różnych jakościach, różnych trybach, które umieściłem w chmurze, a więc będziecie mieli do nich dostęp w, tak jak już mówiłem, pełnej jakości. Jednak w tym tutaj głównym filmie, który właśnie oglądacie, przyjrzymy się temu, jak radzi sobie na przykład mikrofon, radzi sobie tak jak słyszycie. Teraz przełączyłem się na szerokokątny, teraz trzykrotne zbliżenie. No teraz to już wchodzimy w 12-krotne, ale nie ma tutaj peryskopu, tak więc wygląda to słabo, po prostu słabo. Dwukrotne, zwykły i szerokokątny. Co by nie mówić o jakości, to samo przełączanie się bardzo, ale to bardzo płynne. Jak wygląda natomiast kwestia stabilizacji? Teraz idę. Teraz biegnę. A teraz będę skakał. Tego jeszcze nigdy nie testowałem, ale jeśli mieliście, tutaj chyba kolega troszeczkę naśladował moje ruchy, natomiast no dość ciekawe. Inaczej może wyglądać stabilizacja na szerokokątny, dlatego będę teraz gwałtownie biegł na szerokokątny. Przełączam się na jeden raz i teraz na przybliżeniu będziemy biec. To był Galaxy Z Fold 5. Brutalnym faktem jest to, że Z Fold 5 to w zasadzie taki Fold 4 Plus albo Z Fold 4 2023 Edition, czy jakkolwiek inaczej by to nazwać. To jest po prostu kopia pod wieloma, naprawdę wieloma względami. Tak naprawdę istotną różnicą jest wydajniejszy i lepiej zoptymalizowany procesor Snapdragon 8 generacji drugiej for Galaxy i zawias w kształcie kropli wody, dzięki któremu nie ma widocznej szpary między złożonymi ekranami. No i co rzecz jasna, to wynika z samego faktu nowości smartfona, mamy dłuższe wsparcie o rok. Przypominam, że tak właściwie jest to 5 lat dokładniej, do Androida 17 i nakładki chyba One UI 9. Potem jeszcze dodatkowy rok mniejszych poprawek, zmian i zabezpieczeń. Jeżeli używacie telefonu maksymalnie 2 lata i macie przed sobą dużą różnicę ceny, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby logicznie wybrać Z Fold 4. Ale na stronie Samsunga, albo często i u jego partnerów, natknąć możemy się na ogrom promocji. Koniecznie na nie polujcie i korzystajcie, bo u Samsunga te promocje po kilku miesiącach potrafią być lepsze niż te premierowe. Ja zawsze kupuję od nich w taki sposób urządzenia, bo wtedy realnie płacicie ich rzeczywistą wartość. Jeśli oglądacie ten film później, gdy już na salonach pozuje Z Fold 6 lub inny nowy smartfon, sytuacja analogiczna. Należy polować na promocje, na te oficjalne promocje.
tutaj 700 zł odkupu ze starego złoma, tam 500 zł w bankomacie do odbioru, do tego Watch 5 Pro i sławki Buds 2. Takie cuda się zdarzają. Może nie razem, ale niektóre z rzeczy występowały czasami nawet w pakiecie. Mam nadzieję, że chociaż w dużej części spełniłem Wasze oczekiwania. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Myślę, że z mojej strony byłoby to już na tyle. Zachęcam naprawdę gorąco do komentowania, zadawania pytań i wykazywania swoich wątpliwości. Mam taką zasadę, że odpowiadam absolutnie zawsze, każdemu i na wszystkie pytania. A przynajmniej z całym sercem się staram. Piszcie śmiało. Zapraszam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, do zostawienia oceny pod filmem i do zobaczenia. Ja się z Wami żegnam. Cześć!